W gminie Sitkówka Nowiny spotkanie opłatkowe odbyło się na kilka dni przed świętami w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Rozpoczęło się występem przedszkolaków z grupy Wesołe Misie, którzy przygotowali świąteczny spektakl słowno-muzyczny. Były też życzenia, a na zakończenie wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. Świętowanie wspólne Wigilii to już tradycja, panie wójcie, w tej gminie? To już w naszej gminie to już jest kilkunastoletnia tradycja. Po raz kolejny obchodzimy wspólnie Wigilię wraz z mieszkańcami naszej gminy. Dziś też był najpierw występ dzieci z przedszkola Jasełka. W tej chwili zasiadamy do stołu wigilijnego, będą składać sobie mieszkańcy wspólnie życzenia i przy tej okazji jest to możliwość integrowania się między nami, między mieszkańcami gminy Sitkówka Nowiny. Wigilia dla starszych i samotnych osób z terenu gminy Sitkówka Nowiny zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach oraz wójt gminy Sitkówka Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz. O słuszności idei spotkań opłatkowych dla osób starszych i samotnych mówił także obecny podczas uroczystości wigilijnej w Nowinach wicestarosta kielecki Zenon Janus. Ja myślę, że pomysł bardzo dobry. On się zrodził, co prawda nie dziś, bo to już jest kolejne takie świętowanie opłatkowe z samotnymi mieszkańcami tej gminy. Myślę, że tak się w życiu czasem układa, że święta przychodzą, te święta rodzinne, a niektórzy właśnie z naszych mieszkańców tak się okazuje, że będą samotnie spędzać te święta. Co prawda to nie odzwierciedla w całości tego wszystkiego, co jak powinno być, no ale chociaż po części niech oni się czują tacy dowartościowani, spełnieni, wiedzą, że są potrzebni w tym społeczeństwie, że szanujemy ich. Zanim zaproszono tłumnie przybyłych gości do wigilijnej wieczerzy w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, odbyło się niezwykłe jasełkowe przedstawienie w wykonaniu przedszkolaków z grupy Wesołe Misie z przedszkola samorządowego imienia Pluszowego Misia w Nowinach. Maluchy zachwyciły zebranych nie tylko wspaniałymi strojami, ale przede wszystkim swoimi aktorskimi talentami, dając wzruszający występ połączony z koncertem kolęd i pastorałek. Jak pani ocenia występy maluchów? Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim dla mnie to jest piękna niespodzianka pod choinkę. Najpiękniejszy prezent, jaki mogę przyjąć, właśnie ciesząc się, że nasze dzieci są pięknie przygotowane, wprowadzają nas w nastrój świąteczny taką swoją prawdziwą, dziecięcą miłością i atmosferą. Po zakończonym przedstawieniu do gości popłynęły ciepłe życzenia. Wszystkim mieszkańcom powiatu kieleckiego, przede wszystkim świąt, które w sposób duchowy ubogacą podejście do życia codziennego, bo to jest chyba najważniejsze. No i oczywiście tradycyjnie po polsku zdrowia, bo to zdrowie jest bardzo istotne, ale w życiu ważne również jest szczęście, także tego szczęścia niech mieszkańcom powiatu w nowym roku nie zabraknie i życzę również mieszkańcom dobrego roku, bo dzisiaj od tego wiele zależy, jak podchodzimy do kwestii zawodowych, prywatnych, więc niech ten rok obfituje w każdym obszarze w same dobre zdarzenia. Czego życzyć mieszkańcom na te święta? Przede wszystkim wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę spokojnych, zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, a także wiele pięknych spotkań rodzinnych przy stole wigilijnym i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku 2017, aby był lepszy od tego, aby przyniósł dużo radości, dużo spełnienia marzeń i aby po prostu był dla każdego z nas obfity w łaski. Po życzeniach od wójta Sebastiana Nowaczkiewicza oraz zaproszonych gości przyszedł czas na połamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd. Tegoroczne wigilijne ucztowanie przebiegło w miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze.